Dzień dobry wszystkim. W kolejnym filmie, tak jak obiecałam, dzisiaj opowiem Wam mniej więcej, jak wyglądała moja przygoda z językiem japońskim tutaj w Japonii. Nie będę się rozcwaniać nad tym, co się działo przed przyjazdem do Japonii, ponieważ styczność z tym językiem była dość znikoma. Chodziłam na kurs językowy, który musiałam przerwać po półtora roku przez studia i pracę, ponieważ było bardzo mi ciężko to pogodzić, a że przez to, że nie przeskoczyłam jakby tego najniższego poziomu, dopiero ten rozwój języka rozpoczął się tutaj właśnie w Japonii, to nie będę już o tym wspominać, oprócz tego, że kiedy przyjechałam do Japonii, no to znałam tylko hiraganę i katakanę. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić z czasem, ponieważ już rano próbowałam nagrać ten film, ale w międzyczasie okazało się, że mikrofon przestał działać, rozładował się i musiałam wyjść z domu, ponieważ to on miał dzisiaj występ w centrum handlowym niedaleko naszego domu. Zostałam zaproszona też potem na obiad z mamami z przedszkola i teraz właśnie wróciłam do domu i siadam po raz kolejny, żeby właśnie nagrać ten sam filmik. Więc mam nadzieję, że uda mi się streścić mniej więcej to, co chcę powiedzieć. Od razu mówię, że to nie są zasady ani żadne złote rady, jak uczyć się języka. Ja tylko powiem to, jak to wyglądało u mnie. Jak to się z czasem właśnie rozwijało, że jestem w stanie się komunikować, jestem w stanie załatwić większą rzeczy sama. Nie będę mówiła o tym, od czego zacząć, albo jak kontynuować, bo nie wydaje mi się, że jestem odpowiednią do tego osobą, ponieważ moja nauka nie jest, jakby to powiedzieć, moja nauka nie jest systematyczna. Ja robiłam to, co musiałam. I mam wyobrażenie, że to, co się na przykład robi na studiach japonistycznych, to jest co innego. To, czego się uczymy na kursie, to jest co innego. A to, czego musimy się nauczyć podczas życia w danym państwie, to też jest co innego, ponieważ jakby rzeczy, na które jesteśmy nakierowani, głównie, tym głównym bohaterem są inne po prostu przedmioty. Więc mam nadzieję, że będzie to w miarę jasne. Jeszcze raz mówię, że to są tylko moje doświadczenia. Nie wiem, czy ktoś miał tak samo. Możecie się podzielić, jeśli uczycie się tego języka albo jakiegoś innego. Może ktoś na dole będzie w stanie na przykład doradzić, jak się uczyć. Jeśli będziecie mieć pytania, to śmiało piszcie. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, więc myślę, że pora zacząć. Tuż przed przeprowadzką do Japonii, kiedy już pojawił się ten taki pierwszy plan, że będziemy się przeprowadzać z Wielkiej Brytanii właśnie do Japonii, musieliśmy ustalić takie kilka zasad, ponieważ mieliśmy razem Tomo, który miał wtedy niecały rok, miał półtora roku, kiedy przeprowadzaliśmy się już tutaj do Shizuoki. I ja widziałam, że jeśli będziemy się przeprowadzać, to muszę znać lokalny język. Wcześniej ta moja nauka to była taka w sumie nie nauka. Próbowałam podejść do tego najniższego poziomu z japońskiego N5 w Warszawie, ale niestety nie udało mi się wtedy go zdać. Miałam jeszcze za małą wiedzę, więc nie powiedziałabym, żeby mój język był jakkolwiek komunikatywny, przy tego, że byłam w stanie czytać właśnie hiragane, katakane, znałam kilka kanji i jakieś tam podstawowe gramatyki. Więc pierwszą taką zasadą było to, że muszę nauczyć się języka i tak musi dostosować swój tak plan pracy, żebym ja była w stanie pójść przynajmniej raz w tygodniu na jakieś zajęcia. Nieważne, czy w szkole językowej, czy na prywatne, chociaż wydaje mi się, że wydawało mi się i dalej mi się wydaje, że prywatne zajęcia są jednak lepsze, ponieważ uwaga nauczyciela jest skupiona tylko na was, nie jesteście rozpraszani przez innych i też ten jakby poziom jest dostosowany do was, a nie pod osoby, które na przykład przyspieszają tempo, a wy macie na przykład z czymś dalej na przykład problem, tylko ten nauczyciel właśnie tłumaczy wam po kilka razy na innych przykładach, żebyście mogli zrozumieć na przykład daną gramatykę albo co się skąd wzięło. I jak przeprowadziliśmy się do Japonii, pierwsze 3 miesiące odbyły się bez żadnej nauki, to było bardziej takie ogarnianie właśnie życia, mieszkania, sprzętów, czekaliśmy też na paczki, które musiały przypłynąć z Wielkiej Brytanii statkiem. W międzyczasie też nasze rzeczy się wtedy zgubiły, ale na szczęście przypłynęły chyba
półmiesięcznym opóźnieniem, więc nie mieliśmy żadnych talerzy, szklanek ani niczego takiego, więc musieliśmy troszeczkę się zorganizować. Na szczęście tutaj jest Daiso, więc te podstawy można kupić bez większego wydatku. No i jak już mniej więcej ta sytuacja przeprowadzkowa się ustabilizowała, w grudniu zaczęliśmy jakoś mniej więcej rozglądanie się za nauczycielem, ponieważ my przeprowadziliśmy się w 2020, końcem września, początkiem października tutaj właśnie do Japonii. Tomo wtedy miał już tak około półtora roku. No i właśnie w grudniu zaczęliśmy rozglądać się za nauczycielką do języka japońskiego. I akurat u nas w mieście albo w prefekturze, już nie pamiętam, bo to takie znalazł, znalazł stronę internetową, gdzie jakby lokalny urząd promuje nauczycieli. No i byliśmy na rozmowie z jedną panią, ale ta pani była dość taka wiekowa, bym powiedziała, bo ona miała już 80, prawie 90 lat, więc bardzo często musiałam powtarzać odpowiedź na to samo pytanie, ponieważ ona pytała się mnie w kółko o to samo i też nie do końca jakby o to mi chodziło. I przy drugim spotkaniu z inną panią właśnie natknęłam się na swoją nauczycielkę, z którą mam zajęcia do teraz. I właśnie takie były ze mną na pierwszych tych zajęciach. I potem już zaczęłam chodzić sama. I powiem wam, że pierwsze zajęcia same były bardzo ciężkie, ponieważ moja nauczycielka nie mówi w języku angielskim. Ta nauka była od samego początku w języku japońskim. Ja w ogóle się nie odzywałam. Nie rozumiałam ze słuchu praktycznie nic. I te pierwsze takie zajęcia były bardzo, bardzo ciężkie. Bardzo ciężko było mi się przestawić. Zwłaszcza, że ja w ciągu dnia zajmowałam się Tomo. Chodziliśmy razem do parku, a wieczorami właśnie raz w tygodniu chodziłam na zajęcia, a wieczorami, jak już Tomo spał, albo odrabiałam lekcje, albo robiłam właśnie notatki, przepisywałam to, co żeśmy przerabiały. Ponieważ ja w tym samym czasie zdecydowałam, że po roku nauki chcę podejść do egzaminu z języka japońskiego, ponieważ jakby jestem otoczona tym językiem i stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby się sprawdzić i zobaczyć, gdzie ta w sumie nauka idzie. I jak w styczniu zaczęłam właśnie zajęcia, to mniej więcej w marcu moja nauczycielka przedstawiła mi też taki wolontariat, gdzie starsze osoby, takie babcie i dziadki, uczą obcokrajowców języka japońskiego za niecałe 300 jenów, za półtora godziny, więc to jest praktycznie za darmo, tylko że to się odbywa właśnie w Shimizu. Jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja cały czas do tego Shimizu jeżdżę właśnie w piątki. Czasami z przerwami, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj też jest piątek, wypada na przykład jakieś zdarzenie w przedszkolu, no to wtedy odwołuję bez żadnego większego problemu i robię to, co mam jakby poza takim systematycznym planem. No i wtedy chodziłam praktycznie dwa razy w tygodniu. Tomo był jeszcze mały, nie chodził do przedszkola, więc korzystałam w piątki z takiego tymczasowego żłobka, gdzie można wynająć żłobek na kilka godzin. Było trzeba tylko powiedzieć, dlaczego się wynajmuje, ponieważ ta cena za ten żłobek też była taka dość niska, bo to było tylko dla takich pracujących osób, albo faktycznie, które mają jakieś tam obowiązki do wykonania i na przykład wzięcie dziecka troszeczkę utrudni jakąś tam daną tą rzecz. Więc my żeśmy bukowali wtedy ten tymczasowy żłobek. Oczywiście zawsze było pytanie dlaczego. I potem właśnie co piątek chodziłam na te zajęcia, a jeśli na przykład była przerwa w szkole, to Tomo i tak chodził do tego żłobka w piątki i ja na przykład siedziałam w pobliskiej kawiarni i robiłam notatki. I faktycznie przez ten rok dużo udało mi się przerobić z tego materiału, ale mówienie i słuchanie, jakby otwarcie się w ogóle na jedną czy drugą nauczycielkę, czy na tą prywatną, czy właśnie na tą szkołę językową, trwało praktycznie pół roku. Ja nie byłam w stanie jakby się odezwać, coś tam próbowałam, ale miałam też niski zasób słownictwa, więc co chwilę musiałam sprawdzać wszystko w słowniku, to co chciałam powiedzieć. Nie byłam wtedy w stanie jakby nawet wytłumaczyć dokładnie, co ja chcę albo o co mi chodzi, więc to na początku było naprawdę ciężkie. I przez te pierwsze kilka miesięcy tutaj w Japonii bardzo często rozmawiałam z panią z naszego pobliskiego Rossmana, z naszego pobliskiego Hebe.
tutaj właśnie z drugstora, ponieważ tam były dwie pani, które dość często mnie zaczepiały przez to, jak właśnie przychodziłam z Tomo obok albo sklepu, albo jak robiliśmy tam właśnie zakupy, bardzo często mnie zagadywały i ja na nich ćwiczyłam swoje umiejętności i w żaden sposób im to nie przeszkadzało, że ja nie jestem w stanie się na początku skomunikować. One bardzo, nie wiem, były tak bardzo przyjaźnie nastawione. Ta jedna pani gdzieś się przeprowadziła i nie pracuje w tym sklepie, ale ta druga właśnie, jeśli ją spotkam, to czasami właśnie jeszcze sobie gdzieś tam pogadamy o różnych tematach. W sumie ona pamięta to, jak był też taki malutki, a teraz on zaraz będzie szedł do podstawówki. No i tak jak mówiłam, przez rok uczyłam się właśnie tego egzaminu. Ten N4 zdałam w grudniu. No i ja już myślałam, że jestem takim super bohaterem, że ja już z tym poziomem N4 to ja mogę bardzo dużo, że mogę iść do pracy. Byłam bardzo dumna z tego, że mi się udało za pierwszym razem, chociaż N5 na przykład wcześniej nie byłam w stanie zdać. Tak jak we wcześniejszym filmie mówiłam, że jest bardzo ciężko znaleźć pracę. Ale ja byłam przekonana, że już z tym poziomem naprawdę mogę bardzo dużo, a się okazało, że nie mogę nic. I miałam właśnie pierwsze zderzenie z tą panią przez telefon, która powiedziała, że nie umiem języka i żeby mnie zawracała jej głowy. I to, co ona mi powiedziała, bardzo jakby ukróciło moje wyobrażenie, zraniło moją dumę i jakby nie wiedziałam, co robić dalej, ale moja nauczycielka właśnie z tych prywatnych zajęć powiedziała, że musimy przejść dalej. Że przy poziomie N3, czyli tym środkowym, powinno być wiele, wiele łatwiej. I w międzyczasie Tomo rozpoczął również przedszkole, wszedł do tej najniższej grupy. I przez to, że miałam styczność praktycznie codziennie, czy z paniami z przedszkola, czy z mamami i dziećmi, które uczęszczały do tej samej grupy, mam wrażenie, że bardzo mi to pomogło otworzyć się. I mniej więcej na przewertowanie tych wszystkich informacji. Ja wracałam bardzo zmęczona do domu po takich spotkaniach albo po zabawach na placu zabaw, ponieważ bardzo dużo kosztowało mnie to energii i w międzyczasie też właśnie ze swoją nauczycielką z prywatnych zajęć uczyłyśmy się do kolejnego poziomu. I powiem Wam, że w języku japońskim są bardzo duże przeskoki, zwłaszcza po poziomie N4 i potem wzwyż. Między N4 i między N3 jest bardzo duża dziura między tymi dwoma poziomami i ja przez pół roku miałam wrażenie, że siedzę właśnie w tej czarnej dziurze i nie mogę wyjść, bo nie ma ani drabiny, ani jakiegoś tunelu, z którego mogłabym wyjść i się tylko kręciłam. Byłam bardzo sfrustrowana całą tą nauką. Miałam bardzo wiele pytań, dlaczego, a po co, a na co, ponieważ bardzo dużo gramatyk jest bardzo do siebie podobnych, tylko czasami na przykład używa się ich w innym aspekcie, w innym czasie, do innej osoby. I mnie to bardzo frustrowało i do tej pory mnie frustruje. Ja do tej pory nie wiem, co ja w sumie robię z tym językiem. Teraz idę bardziej tak na czuję. Wcześniej chciałam bardzo wszystko zrozumieć, a teraz raczej tak płynę z prądem i co będzie, to będzie. No ale faktycznie było bardzo ciężko. Potem miałam takie właśnie przeskoki. W sumie od samego początku miałam takie przeskoki, że najpierw miałam super motywację, potem mi to spadało, znowu była ta motywacja i potem mi to znowu spadało, ale w międzyczasie znowu się zapisałam na egzamin i potem plułam sobie w brodę, czy dobrze zrobiłam, czy nie za wcześnie, ponieważ ilość tego materiału między N3 a N4 jest dużo większa, jest więcej znaków do zapamiętania, więcej słownictwa, ale te słownictwo i właśnie ta gramatyka, która pojawiła się w tym średnim poziomie, bardziej dotyczyła właśnie takiego życia codziennego. Więc czy nawet zapłacenie rachunków w kombini, czy pójście na pocztę, czy ogarnięcie kuriera, pójście do lekarza, właśnie dopiero wtedy na tym środkowym poziomie zaczynały się takie tematy, gdzie my na przykład na angielskim uczymy się praktycznie tych rzeczy na samym początku i tylko wertujemy co roku jakby te same rozdziały, ewentualnie pojawiają się jakieś nowe słówka. No ale po 1,5 roku znowu podeszłam właśnie do egzaminu i podczas egzaminu
było dużo ciężej, ponieważ byłam na takiej większej hali, tylko że tutaj było u nas w mieście, to jest chyba jakaś hala wystawowa tutaj, więc ja nie do końca wszystko słyszałam, to co było mówione przez głośniki, a jeszcze w międzyczasie podczas egzaminu, podczas słuchania tej, czyli ostatniej części, bo egzamin z japońskiego dzieli się na trzy części, jest to słownictwo razem z kanji, potem jest gramatyka i czytanie, i potem jest właśnie słuchanie. Słuchanie jest na samym końcu. Ten egzamin bardzo długo trwa, bo od godziny 12 chyba do godziny praktycznie 16, coś takiego z takimi krótkimi przerwami między właśnie tymi częściami. I słuchanka była ostatnia, i na tej słuchance komuś zadzwonił telefon. Nie można mieć włączonego telefonu, dźwięk trzeba mieć wyłączony, ogółem cały telefon lepiej mieć włączony albo zestawiony gdzieś w jakimś innym miejscu. I co się zdziwiłam, to w porównaniu to, co było w Polsce, bo pamiętam, że jak byłam na N5, to oni zatrzymali to słuchowisko, jak też komuś wtedy zadzwonił chyba budzik. I jakby włączyli to nagranie od samego początku, a tutaj w Japonii oni tego nie puścili. Ta osoba musiała wyjść z sali, nie dość, że zrobiła mnóstwo hałasu, to nie zatrzymali tego nagrania i osoby, które siedziały w kręgu tej hałasującej, jakby straciły szansę na usłyszenie wszystkich informacji. I niestety ja siedziałam z tyłu i gdzie ja już po tych 2 latach, dwóch i... Tak? 2,5? Tak, bo teraz zaczyna się 4. rok. Tak, teraz doliczyłam się. Po 3 latach nauki języka nie mam już takich problemów, jeśli chodzi o słuchanie. Ja większość rozumiem, chyba że pojawią się jakieś trudne słowa, które na przykład słyszę pierwszy raz, to tak czy siak wyciągam telefon i sprawdzam, co to znaczy, żeby się upewnić, bo zazwyczaj właśnie wyłapuję te słowa klucze, których na przykład nie do końca kojarzę. Wolę sobie właśnie wyciągnąć telefon i sprawdzić. I powiem wam, że nikomu to nie przeszkadza, że czasami wyciągam telefon i sprawdzam jakieś słówko, albo dopytuję, co to znaczy, albo kiedy na przykład używa się takiego, a nie innego słowa, albo w jakim czasie. Te osoby, które spotkałam tutaj na miejscu, są bardzo otwarte, żeby pomóc, żeby rozmawiać, żeby nawiązać ten kontakt. Nie wiem, czy w Tokio jest tak samo, czy w Osace, czy w większym mieście, ale przez to, że ta lokalna społeczność jest taka tutaj dość zamknięta, trzeba naprawdę spróbować się właśnie wbić do środka i wydaje mi się właśnie, że to też bardzo mi pomogło właśnie w nauce języka, bo ja bardzo chciałam uczestniczyć w tym, co się dzieje. I te mamy właśnie z przedszkola dość często mnie zapraszały, czy na jakieś lunche, czy na jakieś sprzątanie sali właśnie w przedszkolu. Ja zaczęłam chętnie brać udział w takich rzeczach, ponieważ na samym początku tak mi to wszystko stresowało, że ja nawet nie chciałam wychodzić właśnie z domu. Teraz, po tych trzech, prawie 4 latach nauki, nie mam większych problemów. Jedynym moim problemem to jest czytanie. Nie chodzi o samo czytanie z zrozumieniem, tylko o kanji, bo z czasem te poziomy są trudniejsze i te kanji przestają być podpisane furiganą, czyli taką pomniejszoną hiraganą, żeby móc rozczytać, co znaczy ten na przykład znak chiński. I trzeba już pamiętać ileś tych kanji, właśnie żeby móc je przeczytać, a ja przez to, że więcej skupiam się na mówieniu i na różnych aktywnościach. Nie mam czasu, żeby przysiąść z książkami, żeby tak się pouczyć po kilka godzin. Jak zaczęłam pracę właśnie w tej ciastkarni, co jako moja pierwsza praca, to tam troszeczkę się osłuchałam też z innym typem rozmowy na temat właśnie pracy. Wtedy też była ważna nauka i nie będę się rozswajać nad tym, jaki był ten właściciel, czy nie był, ale na pewno pokazało to też, że Japończycy mają to do siebie, że mówią naokoło i że trzeba bardzo uważać na to, co kto mówi, że na przykład to, że ktoś powie, no to pójdziemy na przykład spotkać się, pójdziemy na przykład razem do kina i to kino nigdy nie wychodzi. Oni po prostu mówią, bo mówią. Mogą wam powiedzieć, że jest coś fajnie, a potem się okaże, że nie jest fajnie. Gdzie wydaje mi się, że w Polsce prościej wam powiedzą w twarzy, na przykład nie podoba wam się, że im się nie podoba wasza praca, albo nie podoba im się
co robicie, niż właśnie chodzenie takie naokoło. I mam wrażenie, że to jest właśnie takie chodzenie po omacku, po takim rozbitym szkle i próbowanie się nie skaleczyć, a potem właśnie przychodzi co do czego i człowiek jest takim zdziwionym Pikachu, że ale jak to przecież on powiedział, że jest wszystko ok, a się okazało właśnie, że nie. Bardzo dużo takich jest jakby niedomówień w tym języku. Nie mówi się wprost, co się myśli. Trzeba uważać. Ze znajomymi jest już łatwiej, no bo oni jakby was znają, ale właśnie jeśli chodzi o takie osoby obce, trzeba czasami uważać na to, co się mówi, bo nagle ktoś się może obrazić albo pomyśli, że jesteście jacyś niepoważni. Ja też wiem, że na przykład bardzo dużo osób ma to do siebie, że jak słyszy od Japończyka, a Nihongo Jozo, czyli a wasz japoński jest taki super, nawet jak tylko powiecie dziękuję, nie powiecie nic więcej, a on już do was biegnie i was chwali, to niektórych to bardzo razi i mówi, że przecież ja jeszcze nie umiem tak języka. Ale ja to brałam jako za komplement i jako pchnięcie do tej nauki, ponieważ z czasem, kiedy ja się uczyłam, kiedy rozmawiałam właśnie tutaj z tymi nativami, z tymi lokalsami, czy w przedszkolu, czy na ulicy, czy w kawiarni, przestałam słyszeć te Nihongo Jozo, tylko dlaczego ty jeszcze chodzisz na zajęcia? Przecież ty możesz już normalnie rozmawiać, przecież możesz się z tą skomunikować bez problemu. To ostatnio właśnie usłyszałam od swojej koleżanki, która się zdziwiła, że chodzę jeszcze do szkoły, przetrwałam. Tylko, że teraz ta nauka jakby w tym roku troszeczkę się zmieniła przez to też, że zaczęłam pracować w kombini, pracuję 4 razy w tygodniu, ponieważ siedzę mniej nad książkami. Jak wcześniej uczyłam się, czy wieczorami, kiedy Tomo szedł spać, czy jak chodził do przedszkola, to na przykład w ciągu dnia robiłam sobie takie sesje naukowe, robiłam notatki właśnie, jak podchodziłam do poziomu N3. To teraz właśnie uczę się bardziej jak dziecko. Wszystko ze słuchu, wszystko z widoku. Robię dokładnie to, co robił Tomo, kiedy zaczynał przedszkole, bo Tomo, kiedy zaczynał przedszkole, w ogóle nie mówił po japońsku. On mówił po polsku i po angielsku. Teraz ten angielski jakby odszedł na bok i Tomo mówi głównie po polsku i po japońsku. Angielski bardzo dobrze rozumie, ale właśnie jeszcze jakby nie wychodzi mu z ust konwersacja, ale jest w stanie przetłumaczyć angielski na właśnie na japoński i na polski. I ja zauważyłam, że zaczęło się dziać dokładnie ze mną to samo, bo nawet jak nie otworzę książki, nie pouczę się, to nawet jak pójdę na zajęcia właśnie z japońskiego i my robimy coś tam z podręcznika, i ja tak nie do końca wiem, kiedy użyć jakiegoś, nie wiem, specjalnej formy, kiedy użyć tej grzecznościowej czy czegoś innego, tylko idę bardziej na czuja i się okazuje, że właśnie ta intuicja, kiedy mi to podpowiada, którą odpowiedź powinnam sobie zaznaczyć, okazuje się poprawna, bo gdzieś sobie przypomnę, że na przykład słyszałam taką gramatykę, że taka i taka osoba użyła to w tamtym i w tamtym czasie, więc ja już teraz bardzo mało sięgam do podręcznika, właśnie wszystko przez to, że chodzę do pracy, nie mam czasu, nie mam jakby siły nawet na to, żeby posiedzieć jeszcze nad tą książką. Ewentualnie robię tylko zadania domowe. Zaraz wam pokażę. Co tydzień dostaję właśnie od swojej nauczycielki kartki z kanjiami, które trzeba uzupełnić. Znajdują się na niej różne znaki, różne słownictwo. Niektóre widzę po raz pierwszy. Kanji się robią coraz trudniejsze. Tutaj mam nowe, które muszę zrobić na ten wtorek, więc są jeszcze nieuzupełnione. W międzyczasie czasami, ale to czasami już nie tak często, siedzę nad notatkami, robię notatki. Ostatnio zeszyt mi się jakiś czas temu zalał i miałam go przepisać, no ale jakoś mi tak nie do końca wyszło, więc już zaczęłam właśnie robić na kolejny poziom, bo jestem w trakcie przygotowywania się do NWK, czyli do tego przedostatniego poziomu. I tak powiedziałabym, że mozolnie mi trochę idzie, no ale może w przyszłym roku podejmę się kolejnego wyzwania i podejdę jeszcze raz do tego egzaminu. I podzieliłam sobie zeszyt właśnie, że na jednej stronie mam kanji, które są mi potrzebne oraz słownictwo, które jest z nim łączone, słownictwo oraz właśnie gramatyka. I jeśli w gramatyce pojawią się jakieś słówka, których nie znam, to też spisuję sobie z boku i potem tłumaczę. I
Na japońskim korzystamy z podręcznika TRAI. Podczas nauki do N4 my używaliśmy jeszcze Shinkansen, ale Shinkansen ma to do siebie, że te tłumaczenia po angielsku, kiedy użyć danej gramatyki, jest bardzo skomplikowane. Ja musiałam sobie czasami tłumaczyć słowa z angielskiego na polski, żeby w ogóle zrozumieć, o co im chodzi. A właśnie TRAI jest w miarę zwięźle napisane, co, kiedy, po co i na co. I na przykład jakaś ciekawostka, że na przykład taka i taka gramatyka oznacza to samo i można użyć tego w jakimś tam wybranym momencie. Więc moim zdaniem ta seria TRAI jest najlepsza. Shinkansen może być jako taki dodatek, mi się wydaje, ale jeśli chcemy wiedzieć, o co mniej więcej chodzi właśnie w gramatyce, to lepiej skorzystać właśnie z tego podręcznika. Jak zaczynałam swoją przygodę z językiem japońskim, to używaliśmy Minna no Nihongo, ale samemu w sumie ciężko skorzystać z tego podręcznika, jeśli nie ma się tłumaczenia dla nauczycieli, więc tam są tylko same przykłady i jakaś rozmowa, jakaś czytanka i tyle, więc czasami ciężko sobie wywnioskować, o co chodzi, i też nie rozumiem, dlaczego wszyscy polecają tą książkę dla początkujących. Seria TRAI jest o wiele lepsza, mi się wydaje. Właśnie tą książkę przerabiam na zajęciach prywatnych, plus jeszcze używamy Soma Tome, chyba tak się nazywa ten podręcznik, do czytania ze zrozumieniem. I tam są różne ulotki, jakieś reportaże i inne takie rzeczy, właśnie też ćwiczenie czytania ze zrozumieniem oraz właśnie kanji. A na piątkowych zajęciach w Shimizu korzystam z trzech podręczników. The Great Japanese to są historie na temat Japończyków, jakichś sławnych osób albo rzeczy, które wydarzyły się w Japonii. I do tego są dołączone właśnie ćwiczenia, słówka, które wchodzą na przykład z tekstu, i do tego właśnie sprawdzanie prawda, fałsz, i na przykład wyznaczanie odpowiedzi, co miał autor na myśli, moje ulubione zadanie. Oczywiście, jak na maturze w polskim, czy właśnie tutaj w japońskim jest bardzo ciężko się domyśleć, o co komu chodzi. Bo moje odczucia będą inne, a autora będą inne. I do tego jeszcze Nihongo Keigo treningu. Ta książka jest w sumie taka sobie, ale ułatwia. Utrwala naukę Keigo, czyli tego najbardziej grzecznościowego języka tutaj w Japonii, z którego korzysta się na przykład podczas pracy, podczas rozmawiania z osobą o wyższej pozycji. Tutaj jest bardzo dużo powtarzania, jakichś słuchanek. Co jest fajne, to jest na przykład podany przykład, jak ktoś, tutaj jest Aleksan, który zawsze na początku ma jakiś problem, bo źle coś powie, przekręci i się szef na niego złości, i potem druga czytanka jest już z taką naprawioną, odnowioną częścią, gdzie właśnie ten Aleks używa Keiko, więc to jest akurat właśnie fajne. Ale jeśli chodzi o ćwiczenia, to bym powiedziała, że to jest takie dość słabe, bo to cały czas trzeba przepisywać praktycznie to samo. Jest mało miejsca, te ćwiczenia też są takie średnie. No ale w sumie to jest jako ciekawostka, ponieważ przez 1,5 godziny zajęć właśnie robimy trzy te podręczniki, po prostu jeszcze sobie tam rozmawiam z tą, ze swoją nauczycielką. Mi osobiście najbardziej właśnie pomagało to, że miałam ten kontakt i mam ten kontakt właśnie z Japończykami cały czas. Praktycznie 24 na 7. Ja mało co korzystam z japońskiego w domu. Używam nadal sake angielskiego. Jak jesteśmy na zewnątrz, jak rozmawiam ze znajomymi, no to wtedy rozmawiam po japońsku. Ale w domu dla świętego spokoju, dla takiego relaksu używam angielskiego albo polskiego. Ponieważ naprawdę myślenie cały czas, bycie otoczonym przez kilkanaście godzin w ciągu dnia językiem, którego nie zna się do końca, wysysa bardzo dużo energii, naprawdę bardzo dużo energii. W tym tygodniu czuję się ok, ale w zeszłym tygodniu naprawdę byłam okropnie zmęczona. Teraz jestem trochę taka, wiecie, odżyłam. Ale właśnie otoczenie tym językiem, oglądanie filmów, czy właśnie jakieś animacji przestało sprawiać mi jakieś wrażenie. Oglądam
filmy po japońsku z napisami, ale japońskimi, bez żadnych angielskich pomocy. I teraz właśnie zaczęliśmy z takiej oglądać nowe anime o narzeczonej jakuzy. Nie wiem, czy tak się ten tytuł tłumaczy właśnie na polski, ale jest właśnie o dziewczynie, która zostaje narzeczoną młodego jakuzy. I oglądamy to po japońsku, ponieważ nawet nie mam funkcji angielskiego na Netflixie. I jak właśnie oglądam Stakę, to pytam się, czy chodzi na przykład w tej historii o to i o to. I tak mówi, tak, że wyłapałaś to, o czym mówią. Chociaż faktycznie ten Osaka-ben, czyli dialekt z Osaki i rozmowy jakuzy są troszeczkę ciężkie, więc czasami muszę się posiłkować pomocą. Ale jeśli chodzi o takie normalne animacje dotyczące życia codziennego, nie sprawiają mi żadnego problemu. Pewnie gdybym używała języka japońskiego w domu, to tempo nauki byłoby dużo szybsze, ale dla świętego spokoju, dla takiego restartu, wolę właśnie używać angielskiego w domu. I w domu coś tam powiem po japońsku, ale właśnie głównie komunikuję się w języku angielskim czy polskim. Właśnie, żeby się jakby odświeżyć, żeby mieć czas na taki relaks, bo naprawdę nauka języka obcego, ta imersja 24 godziny na 7 pochłania bardzo dużo energii i czasami trzeba dać sobie ten moment, żeby odsapnąć, żeby się zrestartować, troszeczkę odłożyć te książki. Ja nie mam porównania z tego, co się na przykład dzieje na studiach. Nigdy nie byłam na japonistyce. Chciałam bardzo iść, ale w Trójmieście nie było żadnej japonistyki. W tamtym czasie dopiero chyba od tego roku się zaczęła, z tego co pamiętam, bo w zeszłym roku na Uniwersytecie Gdańskim właśnie zaczęła się japonistyka. Więc moja motywacja, jeśli chodzi o naukę, też była inna. Ja musiałam się nauczyć tego języka ze względu na Tomo, żeby wiedzieć, co się dzieje dookoła właśnie mojego dziecka, żeby wiedzieć, co mówi pani, żeby wiedzieć, co mówi lekarz, czy wszystko jest w porządku, czy jest coś źle i też, żeby właśnie móc pójść do pracy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że powinno się chodzić do pracy. Ja nie lubię siedzieć w domu, chociaż jak już teraz pracuję, to bym sobie posiedziała w tym domu, ale jednak pieniądze to ważna rzecz. Nie ukrywajmy tego, że trzeba pracować, jeśli chce się utrzymać jakiś tam standard życia, żeby zapewnić swojemu dziecku jakieś tam podstawowe rzeczy plus jakieś aktywności ekstra, czy żeby pojechać nawet gdzieś na wycieczkę raz do roku, czy więcej, no to jednak trzeba chodzić do pracy. Moim kolejnym planem za rok albo za 1,5 roku jest podejście do kolejnego poziomu, czyli N2, czyli już takiego przedostatniego, jeśli chodzi o ten język japoński. Ale wszystko w zależności, czy uda mi się wyrobić z materiałem, czy zapamiętam wszystkie kanji, czy będę pamiętała, kiedy używać danej formy w keigo, ponieważ mam wrażenie, że ten język jest jakby językiem obcym, on jakby nie przynależy do języka japońskiego. Trzeba się wszystkiego uczyć jakby od początku, jeśli chodzi właśnie o ten język grzecznościowy, więc myślę, że przyjdzie wszystko w swoim czasie. Ja też nie chcę sobie narzucać nie wiadomo jak szalonego tempa. Zwłaszcza, że teraz naprawdę nie mam problemu, żeby rozmawiać na różne tematy, żeby pójść załatwić swoje sprawy bez proszenia o pomoc właśnie Take. I Take zawsze mówi, że ja i tak mam wystarczająco szybkie tempo, bo on jest pod wrażeniem tego, że jestem w stanie sama pójść się zapisać na egzamin i zdecydować, że teraz jest ten moment, bo on mówi, że nie muszę się spieszyć. Ale ja właśnie wolę sobie sama narzucić troszeczkę szybsze to tempo, żeby się sprawdzić, bo też mam wrażenie, że kiedy sobie narzucę, czy właśnie nauczyciela, który da mi zadanie domowe, czy zapisze się na egzamin, to będzie mnie to pchało do dalszej nauki, do kontynuowania tego, bo myślę, że gdybym się nie zapisała, gdybym zrezygnowała z zajęć, to już bym więcej nie zajrzała więcej do podręcznika. Więc to mniej więcej tak wyglądało właśnie u mnie. Troszeczkę to trwało, ale wydaje mi się, że nie jest to takie najgorsze tempo. Na pewno jest inaczej na studiach, na pewno jest inaczej na takiej intensywnej szkole, w intensywnej nauce w szkole językowej. Inaczej jest na zajęciach prywatnych, ale ja musiałam pogodzić ze sobą bardzo wiele różnych rzeczy i myślę, że w sumie nie wyszło tak najgorzej.
domu kończy przedszkole, a ja jestem praktycznie samodzielna tutaj w Japonii. Teraz to tyle, co z takiego musiałam iść, to właśnie na pierwsze spotkanie w szkole podstawowej u Tomo, ponieważ tam już to jest jakby inny świat, tam trzeba pozałatwiać niektóre sprawy, ja też wszystkiego jakby nie znam. I jak byliśmy na tym spotkaniu, to niektóre rzeczy widziałam w ogóle po raz pierwszy, bo na przykład w Polsce się nie korzysta z niektórych przedmiotów. Będę kończyła film. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to tak jak mówiłam, śmiało piszcie w komentarzach, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że się rozgadałam i nie wiem, czy w miarę zwięźle mi się udało. Mam nadzieję, że tak. Więc mam nadzieję, że tak, a my się spotkamy już w kolejnym filmie, już takim mniej pogadankowym. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!